Witam! Przedstawiam najnowszą generację opon Victoria Mescal w rozmiarze 29x24, przeznaczonych do wyścigów XC i nawierzchni mieszanej. Na tej papierowej zawieszce znajdują się informacje o użytej mieszance gumy, oplocie, dodatkowych akcesoriach Victorii, które można użyć, oraz że meskale są przystosowane do jazdy bez dętki, obręczy hookless i wyprodukowano je w Tajlandii. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Mescal to bardzo stara opona, a jej historia sięga czasów, kiedy Victoria produkowała pod marką Geeks. W 2024 wyszła jej najnowsza, trzecia odsłona z logiem Victorii i tym wzorem bieżnika, który bez zmian wykorzystuje w swojej mieszance grafen. Zmieniło się za to wszystko inne. Nowe Mescale nie ma już czterech różnych mieszanek gumy, teraz jest jedna z dodatkiem siliki i innym oplotem. Zrezygnowano z klasycznego 120 TPI na rzecz kontrowersyjnego 60, które według producenta jest bardziej komfortowe oraz przyjemniejsze w jeździe i ja się z tym zgadzam. Najnowsza generacja występuje tylko w jednej wersji, nie ma już odmiany TNT i lżejszej TLR. Można ją dostać w kolorze czarnym i z brązowym bokiem jak ta, tylko na koła 29 cali i w rozmiarach 2,4, a od 2025 dojdzie również 2,25. Co do wagi, to jak w przypadku innych marek, nie ma co wierzyć w oficjalne dane. W rzeczywistości opony są cięższe i co ciekawe, różnią się między sobą wagą. Dobrze, że chociaż szerokości bieżników zgadzają się z tymi deklarowanymi przez producenta. Najnowsza wersja, tak jak wcześniejsze, jest bardzo dobrze wykonana. Nie ma mowy o żadnym biciu lub niedoróbkach. Jak widać, oponę należy pompować maksymalnie do 40 PSI. Jeśli Mescal ma być szybki, to trzeba się trzymać tej górnej wartości. Victoria jest przeznaczona na obręcz o szerokości wewnętrznej 30 mm i oczywiście jest kierunkowa. Mescale, jak zawsze, uszczelniają się bez najmniejszych problemów i to z pomocą zwykłej pompki podłogowej. W porównaniu z wcześniejszymi generacjami, moim zdaniem, nowy Mescal jest rzeczywiście bardziej wygodny, nie stracił nic ze swojej odporności, a dzięki szerokości 2,4 zyskał na trakcji, ale nadal jest bardzo szybki i jak widać, naprawdę toczy się tylko na tej środkowej części. A dla osób zwracających uwagę na hałas, opona jest dość cicha. Waga Mescala jest podobna do konkurencyjnych opon, ale za to cenowo znacząco się wyróżnia, bo można go dostać za około 200 zł. Dlatego, tak jak wcześniej,
tak i teraz, mogę szczerze polecić te opony i sam będę dalej na nich jeździł. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!